Siema internety, tu jak zwykle Sławek Vlog. Witam Was w kolejnym filmie, filmiku, vlogu, jak zwał tak zwał. Dzisiaj ciutkę z nowego nabytku. Jest ze mną mój piesek, Filipek, tak? Filip! Chodź. No, warda ogonem. Oczywiście poluję na szczury codziennie. I tak, zapiłem widły, no i pokażę, czy pokażę, no będę woził słomę, więc powiem kilka słów, dlaczego je kupiłem i takie tam pierdółki. Dzisiaj jest mroźno, 3 stycznia 2019. W traktorze, jak zawsze zresztą u mnie, no bo już dzisiaj trochę pracowałem nim, woziłem łyżką kukurydzę, słodki pod chleb, także jest i mokro i brudno, a czujnik na sprzęgle. A mamy już godzinę 15:30, się robi trochę ciemno. Ale mówię, postanowiłem, że mówię, coś nagram jeszcze. Nagram i opowiem. No, bo czy nie? No nie, na jednym sekundę. Nagram i opowiem. Po co mi te widły? Czemu nie krokodyl? Bo wiele osób już tam ugrada na vlogu pytało, dlaczego widły, nie krokodyl? Jak widzicie, dopruszyło śniegu. Dzisiaj po prostu, tak można powiedzieć, no szkoda, że nie nagrałem wcześniej pracy. No tak koło południa, godzina 12, pierwsza. Kurzyło, jak nie wiem, a woziłem te kukurydze. Także byłyby fajne sceny, ale tutaj widzę, że już zadyną trochę tę drogę. Ma padać całą noc, ponoć, padać, kurzyć. Może i fajnie, lubię taką pogodę. I tak, dlaczegoż to kupiłem te widły? Oczywiście powiem tak, jeszcze aha, to jest firma Volmet. Volmet? Nie, Volant. Mówię. Przepraszam, Volant. Znana, nieznana, nie wiem. Czy dobrze robi swoje sprzęty, dobrze wykonuje? No tak średnio. Tutaj widzę po tych widłach, że nie jest to super zrobione. Ale zobaczymy, jak to będzie. Jak to będzie wyglądało później. Te jedno podwieziemy sobie pod świniem, bo tutaj trochę ich spadło. Chyba jeszcze jest jedna taka stojąca. Trzeba pościelać. I tak, dlaczego je kupiłem? Ano z tego względu, gdyż na płycie z obornikiem, gdy będzie miał wysoką tę pryzmę, to chciałbym sobie po prostu ładowarką z góry zebrać widełkami, tymi właśnie, no, tymi widłami, a dopiero później łyżką, żeby to szło elegancko. A czemu nie krokodyl? Nie mam wyjścia tam hydraulicznego w ładowarce i tak szczerze mówiąc, nie chcę, czy... Trzeba by to dorabiać, nie znam się na tym, nie mam tutaj nieznajomego takiego fachowca, żeby to też zrobił koło tego. I tak,
postanowiłem, pomyślałem sobie tak, że widły będą do wszystkiego, i do ładowarki, i do tura, szybko przepiąć. Tam mam te redukcje Merlo, co kupiłem chyba za 2 lata temu, on był za 3 już, nie wiem. Także szybko się przepnie maszynkę. Oczywiście przy ładowarce to będzie służyło latem, już nawet teraz niedługo, jak już w końcu uruchomię ją, bo dalej jest uruchomiona, nie chciało mi się takie mrozy. Oczywiście chodzi o ten olej, żeby go dać już i uruchomić tę hydraulikę. I tak powiem, że szybko można nabić na przykład słomę, dwie na raz. Jest pewność, że nie spadną po drodze gdzieś, a nawet czasem można i 3 na raz roleczki sobie przywieźć, tak jeszcze u góry jedna by była. Także widzicie, no moment, to idzie moment. Czy to z dołu, czy to z góry, czy ze środka, to po prostu moment, to wyjmę i podwiezę. W sumie chodzi też o to, żebym zaoszczędził na paliwie troszeczkę, jak przywiezę 2-3 na raz. Czasami mi się to udawało, jak miałem zapięty ten do palet, ten paleciak, ale z paleciakiem to tak na 2 razy powiem, ponieważ jak jest dobrze rolka obita, nie chciało się po prostu te widły wbijać. Czasem rozpierdzieliłem rolkę, no i były problemy z tym. Dużo też zabawy, a tutaj po prostu nabiję i jadę. I po prostu paliwa ich pójdzie mniej. Może to nie są znaczne ilości, ale w skali całego roku to jednak będą znaczne. No i oczywiście do układania pryzmy mówię, kurde no, stogu, stosu, no, słomy wężliwa, oczywiście będzie to dużo lepiej szło. Także będę miał dużo zastosowania. A jeśli chodzi o tę jakość wykonania tej firmy Wola, ja się tu nie mam co przyczepić, jeśli chodzi o całe to ramo. Jedyne co się tu mogę przyczepić, to że te widły, te zęby nie są aż tak do końca wszystkie równo od strzała, jeśli się na nie popatrzy. O czym to świadczy? Że tulejki chyba nie są idealnie wspawane. No ale dobra, pomijając już to, nie będę się tu kłócił, dochodził, czy po prostu tam reklamował tego. No, tak szczerze, nie jest tak źle. Chyba że brat źle poprzykręcał coś. Ale moim zdaniem chyba brat dobrze to zrobił. Więc to mi tak zbytnio nie przeszkadza. Cała reszta jest git. Nie powiem, że nie, bo jest git. Waży trochę. I o to tu w tym wszystkim chodzi. Nie wiem, czy właśnie teraz... O! Teraz jest to widać. Temu jednak strona troszeczkę to tak spływało. Nie wiem, czy będzie to widać na kamerze, ale najbardziej chodzi o jednego zęba od lewej strony. No to już czuj z tym jednym zębem. Jest po prostu trochę obniżony. Nie powiem, że nie da się tego zrobić, bo mogę to zrobić, wyjąć tego zęba, lekko tam podspawać, żeby po prostu on, jak się przykręci, szedł wyżej. Więc nie chcę tutaj właśnie reklamować, nic narzekać. To jest tylko ten jeden ząb jest tak naprawdę bardzo widoczny, że jest troszeczkę niżej. Oczywiście napiszecie, że no płacisz za sprzęt i oczekujesz, żeby to było super. No, też się z tym zgodzę. Ale to nie jest maszyna za 10,
50 czy 100 tysięcy. I tak będzie zgnojona i tak. Więc tu bym się tak zbytnio tym nie przejmował. To nie jest, no po prostu jak to nazwać maszyną, no, no, można nazwać to maszyną, no coś co jest, to też pracuje, no ale to będzie pracował przy oborniku i przy słomie, więc tutaj ja bym to powiedzieć, nie zaszkodzi nic jak tam jeden ząb jest ciut niżej. W sumie no, mówię, że parę minut roboty i on dalej będzie równo z tamtymi. Więc to nie jest po prostu tragedia. Co jeszcze mogę powiedzieć o tych windach? No to taka wada, no trzeba po prostu też o tym mówić, o wadach i zaletach każdej maszyny. Jedynie co możemy tutaj zrobić, żeby więcej, jeszcze było to praktyczniejsze, czyli trzy rolki na przykład słomy przywozić, to jeszcze można, żeby to nie spadywało, też nie kołysało się, to jeszcze ramkę dać wyżej, no jakieś te 40 cm. I jeszcze bym się pokusił, żeby kupić tulejkę i do ząbów i po prostu do jednego waryńskiego założyć jeszcze na środek i wtedy byłoby cacy. I właśnie o to mi najbardziej chodziło, żeby to było jak najpraktyczniejsze. Więc bodajże to zrobię, zrobimy z bratem. I co jeszcze mogę powiedzieć? No, może być tak, że tego obornika nie będzie mi się mieściło na tej płycie i trzeba będzie coś wywieźć na pryzmę. A więc na pryzmie, różnie to bywa na tych pryzmach, więc jak ładowałbym ładowarką, a woził New Hollandem obornik rozrzutnikiem, więc mogę zrobić tak, że mogę mieć zapięte widły do New Hollanda i łyżkę do ładowarki i praktycznie fajny sposób by był tego typu, że najpierw ładować widłami, albo inaczej mogę powiedzieć, że ładować łyżką, ale może być też taka sytuacja, że ta łyżka będzie przepychać ten obornik na tym polu, więc nawet pozbierać takie resztki, to można właśnie pozbierać z pola widłami, więc w każdej chwili mogę na polu przepiąć i no, żeby to powiedzieć, łyżkę z widłami mogę to szybko przepiąć, nie jeżdżąc do domu. A właśnie sytuacja wymaga tego, na przykład ta dyrektywa azotowa, co ma wejść, czy weszła, prawdopodobnie już weszła z tego, co to właśnie mówiłem na tym jednym z vlogów, bo już od marca tylko można włożyć na przykład nawozy granulowane. Wcześniej można było to robić w lutym, że po polach można było rozwozić. I tak samo z tymi nawozami typu obornik, czyli nawóz organiczny. Już nie będzie wolno wozić w listopadzie. Wyjątkowy był ten rok, że jednak się zgodzili, by to zgodzili się w rządzie, nie w rządzie, by po prostu to wziąć i żeby wozić. O, tam jedna coś nie za bardzo, ale dobra, nieistotne. I tak, jeśli faktycznie w listopadzie nie będę mógł wozić obornika, czyli mam już miesiąc dłużej, więc jednak trzeba będzie wywozić już w grudniu na pryzmę lub też nie w listopadzie, więc to myślę przyszłościowo, żeby faktycznie to się przydało i o to, dlatego ten zakup też był dokonany. Myślę, że zgodzicie się ze mną,
Nie, na pryzmie jednak potrzebne są i no na pryzmie oczywiście na polu składowanie jest potrzebne i jest potrzebna i łyżka i potrzebne są widły. No jak fajnie, na mnie bym tak nie mógł nabrać tak dwóch tych roleczek, a teraz mogę. Także myślę, że to jest przemyślany zakup jak dla mnie i ja wiem, że wielu ze mną się nie zgadza z tym, że lepiej byłoby kupić krokodyla, ale każdy podejmuje decyzję względem własnego gospodarstwa, co będzie dla niego praktyczniejsze. Tak samo podejmując decyzję o zakupie czy tam nowego ciągnika, czy nowej ładowarki, czy używanych, tak samo właśnie każdy podchodzi do tego indywidualnie, ocenia swoje gospodarstwo, na co może sobie pozwolić, czy w danym roku, czy w ogóle w danym czasie na maszynę nową, czy używaną. Także ja podejmuję decyzję sam i doszedłem do wniosku, że potrzebne mi jest akurat takie narzędzie typu widły. A jeśli chodzi, co jeszcze mogę powiedzieć o jakieś nabytki w tym roku 2019? Być może się coś kupi, nie mówię, że teraz już, czy na wiosnę, czy może dopiero później latem. Ogólnie to mam chęci kupić jeszcze jedną maszynę, tylko gorzej z funduszem. Jakby to powiedzieć, też to tu chodzi, żeby właśnie dobierać te maszyny, nowe czy używane. W każdym razie, bądź każdy z nich będzie nowym nabytkiem na gospodarstwie. To u mnie chodzi o to, głównie żeby zaoszczędzić paliwa i bardziej też chodzi o czas niż o samo paliwo. Bo w gospodarstwie z hodowlą bydła niestety jest walka z czasem. Więc jednym właśnie z takich zakupów bardzo przemyślanych przeze mnie było właśnie zakup tego opryskiwacza.